Moi drodzy, to był moment, chwila nieuwagi. Zadzwonił do nas Sebastian, że musimy, nie, powiedział inaczej, on powiedział: chłopaki, uratujcie poloneza, bo inaczej pójdzie na złom. Polonez kombi, lekkie uderzenie, ale niestety naprawa nieopłacalna. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Może ktoś z was ma błotniki, maskę, zderzak. Chodzi o ten kolor. Zobaczymy, może się uda, może uratujemy tego poloneza jeszcze bardziej. On ma tylko 64 tysiące przebiegu. Dziadek jeździł nim tylko na działkę i do kościoła. Tradycyjny egzemplarz, pokrowce na fotelach. Polonez jest naprawdę w dobrym stanie. Tam ewentualnie z tyłu te siekierki, te łuki, one są zarwywiałe, ale być może nie będzie trzeba lakierować całego błotnika nawet. To jest coś, na co czekaliśmy, czyli polonez kombi w fajnym kolorze srebrnym.